Pokój dobro. Słuchajcie, doświadczenie pustyni zawsze pokazuje, że człowiek nie jest samowystarczalny. Doświadczenie pustyni w jakiś sposób uzmysławia nam, czego tak naprawdę potrzebujemy. I to właściwie na tym można by już zakończyć, ale chcę jeszcze podpowiedzieć, że są takie momenty, kiedy człowiek w życiu duchowym doświadcza pustyni i ten czas wykorzystujmy dobrze, bo to nie musi być doświadczenie zaraz niszczące, złe. Ono po prostu ustawia nas właściwie do nas samych. Najczęściej w doświadczeniu pustyni człowiek albo przeklina, albo zaczyna wołać do Boga, zaczyna Go prosić o pomoc, zaczyna widzieć swoje życie z trochę innej strony. I to każdemu co jakiś czas jest potrzebne, więc jeśli będziesz mieć doświadczenie pustyni, więc jeśli będziesz mieć doświadczenie jakiegoś, nie wiem, ogołocenia, jakiejś samotności, jakiejś pustki, niewystarczalności, to powiedziałbym tak, no może od razu nie krzycz, tylko w pierwszej chwili zobacz, sprawdź jakie masz potrzeby, zobacz co jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu i jak już, to proś Ducha Świętego, który jest ożywicielem, o Jego ożywczą wodę, o Jego ożywczą moc w Twoim życiu. Zobaczysz, że nawet pustynia może stać się miejscem urodzajnym. No, to tak tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, pokój, dobro.